punkt o poranku. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz ostatni w tych wakacyjnych okolicznościach, a Państwa i moimi gośćmi są oczywiście politycy. Stronę rządową reprezentuje dziś pani minister Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pan europoseł Bogdan Rzońca reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Witam, kłaniam się, pozdrawiam z Podkarpacia. Jest z nami również pan poseł Artur Łącki, który reprezentuje Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa z nadmorza. I pan senator Wojciech Konieczny, PPS. Witam bardzo serdecznie, panie senatorze. Dzień dobry, w takim razie ja witam z Częstochowy. No to już wszystko jest jasne, mamy podział geograficzny, lokalizację zakreśloną. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od słów, które padły na antenie naszej stacji, a które wywołały w minionym tygodniu ogromne poruszenie, były komentowane i przez polityków, publicystów, analityków. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski jeszcze w poprzednim tygodniu w programie W Punkt na antenie Telewizji Republika, mówiąc o zagrożeniach, które stoją przed Polską, powiedział o tym, że zagrożenie płynące z Zachodu dla naszej niepodległości jest o tyle bardziej niebezpieczne, że jest nierozpoznawalne przez ogromną część obywateli. Wszyscy wiedzą, że zagrożenie dla naszej niepodległości, suwerenności płynie ze Wschodu i to jest jakby jasne dla Polaków. Natomiast te procesy, które zachodzą w Unii Europejskiej, które są planowane, zapowiadane, one są nie do końca, my je rozumiemy, my jako społeczeństwo nie rozumiemy ich ewentualnych konsekwencji. Pytam się pana europosła Bogdana Rzońcy. Panie pośle, bo te słowa wywołały jakąś niesamowitą, momentami to wręcz histerię, ale na pewno bardzo dużą, żywą i gorącą dyskusję. Pan europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski był oskarżany o to, że bagatelizuje zagrożenie ze Wschodu, że dzieli Unię Europejską, że straszy Polaków Unią Europejską i tak dalej, i tak dalej. A jak pan patrzy na te słowa? No bo w gruncie rzeczy one dotyczą jakby procesów, które są proponowane, tych zmian, które są proponowane w Unii Europejskiej. Przecież one dotyczą dyskusji tego, na ile my po ewentualnych takich zmianach moglibyśmy decydować o sobie jako państwo. Jak pan poseł na to patrzy? Tak, to były bardzo ważne słowa i bardzo, to jest bardzo ważna opinia pana profesora, socjologa, filozofa Krasnodębskiego, który bardzo często przebywa w Niemczech i jest tam wykładowcą nawet na kilku uczelniach. Wobec tego one, te słowa zostały jakby wypaczone, natomiast ich głębia jest naprawdę ważna i wielka. Dlatego, że między innymi, że pan profesor Krasnodębski był uczestnikiem jako poseł EKR-u, ale generalnie jako europoseł, tej słynnej konferencji pana Verhofstadta dotyczącej przyszłości Europy. I wnioski z tej konferencji są między innymi takie, żeby zbudować państwo europejskie, żeby pominąć wszystkie różnego rodzaju etniczne, kulturowe różnice, zostawić je z boku i mówić o jednej konstytucji, jednym państwie, jednej władzy, jednej armii i tak dalej, i tak dalej. Na co Polska oczywiście się nie zgadza. I te słowa pana profesora Krasnodębskiego pokazują jakby ten sposób funkcjonowania polityków europejskich, którzy chcą pozbawić na przykład Polski suwerenności w obszarze finansowym poprzez na przykład przymuszenie Polski do przyjęcia euro. To są słowa, które mówią o tym, że Polska nie powinna mieć własnej konstytucji, własnego systemu prawnego, wychowawczego, edukacyjnego, zdrowotnego i tak dalej, i tak dalej. Więc zrobiono coś, co jakby trochę mszcząc się na profesorze Krasnodębskim, zrobiono coś, czego on nie powiedział. A ja myślę, że właśnie taka dyskusja, jakiego rodzaju zagrożenia płyną ze Wschodu, bo one płyną, one są rzeczywiście bardziej widoczne, prostsze, bardziej barbarzyńskie w wymiarze teraźniejszości. Natomiast to, o czym mówił pan profesor Krasnodębski, jak słusznie pani zauważyła, dotyczy całego rodzaju
czy pakietu mechanizmów, które są proponowane do przyjęcia w ramach Unii Europejskiej i które de facto mają zniszczyć etniczność, kulturowość Europy i zniszczyć tą cywilizację chrześcijańską, która legła u podstaw tworzenia, czy kultura śródziemnomorska, która była kolebką cywilizacji europejskiej, wartości tych, którymi kierujemy się na co dzień w życiu, w tym wartości chrześcijańskich. I o tym właśnie mówił profesor Krasodębski, więc nie widzę powodu, żeby tutaj panikować czy atakować kogokolwiek za to. Natomiast dyskusja jest jak najbardziej w tej materii potrzebna, a absolutnie popieram to zdanie, które wypowiadał profesor Krasnodębski, bo mówił i o zagrożeniu jednym i drugim, a my musimy po prostu jako politycy takie opinie także brać pod uwagę w naszych dyskursach. Pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, akurat te słowa padły tak naprawdę na kilka tygodni przed spodziewaną zapowiedzią przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jest to wystąpienie, które ma być które ma nastąpić w połowie września i wszyscy spodziewają się tego, że tam będzie zapowiedziany pomysł ograniczenia, przynajmniej na razie, być może w ogóle wycofania się z mechanizmu jednomyślności. To już było sygnalizowane, stąd to jest już obecne w debacie publicznej i politycy europejscy z innych państw, również z Polski, się na ten temat wypowiadają. I jak pan poseł patrzy na słowa pana profesora, ale właśnie w tym kontekście i na ten mechanizm jednomyślności? No bo on gwarantuje również tym małym państwom, mniejszym, trochę większym, gwarantuje w sytuacji takiej, w której ich interes jest bezpośrednio zagrożony, gwarantuje bezpieczeństwo. Jeżeli ten mechanizm wyłączymy, no to już takiego gwarantu bezpieczeństwa nie będzie. Chyba że pan poseł to inaczej ocenia. Bardzo proszę. Panie redaktor, posłowie PiS-u od pewnego czasu muszą robić różne ekwilibrystyczne figury w programach telewizyjnych, żeby tłumaczyć słowa swoich liderów lub pseudoliderów. Tu jasno pan profesor Krasnodębski się wypowiedział, co myśli o Unii Europejskiej i jasno powiedział, gdzie widzi większe zagrożenie na wschodzie. Nie, ja sama prowadziłam tą rozmowę. 25 minut trwała, znam ją doskonale. Panie redaktor, to jest pani odczucie. A moje odczucie jest takie, jakie mówię. Dlatego uważam, że tych słów nawet nie należy komentować. Tutaj trzeba współczuć i panu profesorowi, i rodzinie. Demencja starcza dopada ludzi w różnym wieku. Tu widocznie już przyszła, więc nie ma co w ogóle komentować. Nie, ale panie pośle, to jest obraźliwe. Przepraszam, można się różnić opiniami, ale pan profesor Krasnodębski, przepraszam bardzo, nie ma problemów takich, jakie pan sugeruje. Pan nie jest lekarzem i pan nie stawia diagnozy i w ogóle tego typu spekulacje są po prostu nieeleganckie. Ludzie, którzy mają możliwość komentowania słów swoich, czy wypowiadania swoich słów w telewizji, czy dla większości społeczeństwa, muszą zważać na to, co mówią, szczególnie w dobie wojny na Ukrainie. Jeśli staje europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wszem i wobec mówi o tym, że większe zagrożenie dla Polski jest z zachodu niż ze wschodu, to ja się pytam, czy facetowi odbiło, czy on jest opłacany przez kogoś. Bo to jest taka sytuacja. No tak, tylko wie pan. Problem polega na tym, że pan profesor tego nie powiedział. No, może pan komentować coś, czego nie ma. Pani redaktor, wczoraj byłem w TVP Info i był poseł Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście zamiast rozmawiać merytorycznie zaczął opowiadać, coż to tam politycy Platformy nie mówili w restauracji Sowa i Przyjaciele. Jak mu przypomniałem, że w tej samej restauracji pan premier Morawiecki powiedział, że Polacy będą za miskę ryżu, to powiedział, że to zdanie jest wyrwane z kontekstu i że tym zdaniem pan premier Morawiecki robił analizę niemieckiego rynku pracy. No i takie ekwilibrystyczne
stylistyczne figury będą posłowie PiSu robić. Pan profesor Krasnodębski powinien w ogóle się schować i nie opowiadać bzdur, bo to, co opowiada, to szkodzi Polsce. Dobrze, a panie pośle, ja tylko przypomnę, że takie zdanie, które pan cytuje, nie padło w tej rozmowie. To ważne, żeby jakby mieć tego świadomość. Natomiast co pan myśli o zapowiedzi? No już zapowiedzi, ona nie jest formalna, ale jednak została już bardzo mocno zasugerowana. Tak, 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 ten mechanizm. Tak, no musimy popatrzeć na to, my Polacy szczególnie, w kontekście historycznym. My już mieliśmy okres II Rzeczpospolitej, w którym mieliśmy jednomyślność zapisaną, liberum veto. Do czego ono doprowadziło? W II Rzeczpospolitej, panie pośle, nie mieliśmy liberum veto, pan wybaczy. O tym wiemy. Przepraszam, panie pośle, no nie opowiadajmy, to młodzi ludzie mogą słuchać głupot, później nasłuchają się i później będą mieli problem z historią. No w II Rzeczpospolitej nie mieliśmy liberum veto, panie pośle. Tak, ma pani rację, tak, przepraszam, w I Rzeczpospolitej mieliśmy, w Szlacheckiej, skończyła się rozbiorami. Naprawdę złapała mnie pani na wielkiej pomyłce. Przepraszam bardzo. Także my już to przechodziliśmy jako Polacy i myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym głęboko. Bo Unię Europejską oczywiście reformować trzeba. Nie ma takich tworów, które będą trwały przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat bez reformy. I Unia Europejska też takim tworem nie jest. I trzeba ją reformować. Teraz pytanie jest, czego obywatele Europy chcą? Czy chcą iść w Unii Europejskiej w kierunku jednolitego państwa europejskiego? Czy chcą iść w kierunku państw narodowych i tylko połączonych jakimiś tam traktatami? Trzeba się wsłuchać w to, co ludzie chcą, trzeba się wsłuchać w to, co chcą politycy i trzeba reagować na to, co się dzieje na świecie. A jak to ocenia w takim razie pan poseł Artur Łącki? Ja już nie chcę wchodzić w historię liberum veto, to jest instytucja, która ma bardzo długą historię i też naprawdę Artur, bardzo dobrą, więc to już nie chcę wchodzić w tą historię. Teraz bym w ogóle nie wchodził w tą dyskusję, odsuwał ją na dalszy plan, dlatego że teraz mamy ważniejsze sprawy do załatwienia. A ważniejszą sprawą do załatwienia jest wojna ukraińsko-rosyjska, którą Ukraińcy muszą wygrać. I ważniejszą sprawą do załatwienia jest to, że sypie się polska gospodarka i to trzeba załatwić. A te tematy, o których pani mówi, to są typowo tematy zastępcze, które mają pokazać Polakom, że nie ma innych problemów. Wie pan, to trochę inaczej. Ale widzi pan, ale to jest agenda, która nie jest formułowana w Polsce. Ona jest formułowana w Brukseli i to formułowana wbrew temu, co pan w tej chwili powiedział, właśnie w połączeniu z wojną. Bo przyspieszenie tego procesu jest uzasadniane tym, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, więc my się musimy bardziej zintegrować, szybciej, bo wtedy niby będziemy bardziej odporni. No taka jest argumentacja, więc to jest właśnie, to ma być odpowiedź instytucji europejskich na wojnę. I dlatego pana o to pytam. Ja nie wiem, czy jest to odpowiedź instytucji europejskich na wojnę. Ja wiem, przedstawiam takie zdanie, jak przedstawiłem, że teraz najważniejszą sprawą jest sprawa wojny na Ukrainie i sprawa polskiej gospodarki. I tym powinniśmy się zajmować, również w tym programie. Ja nie słyszałem, żeby Europa tak bardzo parła do tego, o czym pani mówi. Ani nie słyszałem również, żeby zagrożenie dla Polski szło głównie z Zachodu. Więc wydaje mi się, że to zagrożenie jednak jest ze Wschodu i wydaje mi się, że Europa teraz myśli, a przynajmniej ci, którzy tą Europą rządzą, myśli o tym, jak pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. No, to też jest pewno sprawa do dyskusji. Za chwilę będziemy na ten temat rozmawiać. Ja tylko przypomnę gwoli ścisłości, że pan profesor Krasnodębski powiedział, że nie większe zagrożenie jest z Zachodu, tylko że zagrożenie z Zachodu jest nieuświadomione przez większość osób, bo jest trudniejsze do rozpoznania. No nie. W ogóle nie na jedno wychodzi. Pan senator Wojciech Konieczny, panie senatorze, to w takim razie obie te sprawy. Wypowiedź pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego i ten mechanizm jednomyślności, jak pan senator ocenia tą propozycję. Ona już pada, ona wbrew temu, co, przepraszam bardzo, pan poseł Łącki powiedział, na ten
temat wypowiadali się przywódcy europejscy, wypowiadali się liderzy frakcji, wypowiadali się urzędnicy wysocy europejscy. Wszyscy spodziewają się, że to będzie w oficjalnym wystąpieniu pani przewodniczącej, więc to nie jest temat, który gdzieś tam jest tematem pobocznym. Wprost przeciwnie, on za moment dosłownie będzie tematem prawdopodobnie w ogóle pierwszoplanowym, już zupełnie oficjalnie, choć być może nawet w tej chwili jest tematem pierwszoplanowym, tylko po prostu bardziej nieoficjalnie. Pan senator Wojciech Konieczny, PPS. No cóż, jeżeli chodzi o wypowiedź pana profesora Krasnodębskiego, no to ja jestem neurologiem, więc w zakresie mojej specjalizacji jest również otępienie i różne formy otępienia. Ja bym tutaj nie szedł w tym kierunku, że to była wypowiedź człowieka, który po prostu za bardzo nie wiedział, co mówi. Obawiam się, że pan profesor bardzo dobrze wiedział, co mówi i w dodatku ujawnił pewne podejście do tej sprawy, podejście Prawa i Sprawiedliwości do naszego udziału w Unii Europejskiej i ujawnił i starał się to uargumentować tak, jak to uważa za stosowne. Dla mnie jest to ten symetryzm, który pokazuje się, że mamy takie same zagrożenie. Ja nie mówię, że większe, no ale ze słów pana profesora można było domniemywać, że podobne zagrożenia są ze strony wschodu jak zachodu, no to zaczyna przypominać ten symetryzm papieża Franciszka, który mówił o biednej dziewczynie, która zginęła w zamachu bombowym w Moskwie, no a nie mówi o biednych dzieciach zabitych na Ukrainie przez agresora, przez Rosję. I tutaj stawianie symetryzmu również... Panie senatorze, będąc arcykrytycznie nastawiona do tej wypowiedzi Ojca Świętego, pragnę przypomnieć, że również wielokrotnie mówił on o dzieciach, które giną na Ukrainie. Nie, to tak gwoli ścisłości. Jak nie bardziej, było wątpliwości. Ja też uważam, ja poniekąd rozumiem papieża Franciszka, po prostu wojna, obojętnie jaka jest zła, I zadaniem Kościoła katolickiego, wszystkich religii, jest wskazywanie na to. I tutaj zawsze pojawi się jakiś trochę taki symetryzm mniej zrozumiały dla tych jastrzębich głów, które by wojną widziały rozwiązanie różnych problemów na świecie. Więc to z tej strony można to zrozumieć. Jednak ja bym się nawet o takie uzasadnienie, usprawiedliwienie tych słów nie pokusiła, bo jednak jest coś takiego jak wojna sprawiedliwa. Kościół też to bardzo, bardzo precyzyjnie określa i akurat to jest wojna, która jest wojną obrończą. Ale nie wchodźmy w to. W ten mechanizm jednomyślności, to znaczy inaczej, pomysł ograniczenia, czy w ogóle wycofania się z tego mechanizmu. Czy to jest zagrożenie dla naszej suwerenności? Nie wchodźmy w wojny sprawiedliwe, bo to też Włodzimierz Lenin, tak uzasadniam swoje. No nie, ale Włodzimierz Lenin to, co uzasadniał, to wie pan. Ja uważam, że każda wojna jest zła i pozostanę przy swoim stanowisku. Co do mechanizmu jednomyślności. Uważam to za niedobry sygnał i ja jestem przeciwny temu, żeby tą jednomyślność usuwać z zasad działalności Unii Europejskiej. A dlaczego? Można się pokusić, gdyż przyznaję częściowo te argumenty, przyznaję im słuszność, które państwo poruszacie tutaj. Rzeczywiście małe kraje mogą zostać zdominowane za bardzo, tak bardzo, że ich dalszy udział w tworzeniu tej Unii Europejskiej stanie się po prostu dla nich bardzo trudny i trzeba to brać pod uwagę. Tutaj ten mechanizm jednomyślności... Jednym słowem mówi pan senator to samo, co pan profesor Zdzisław Krasnodębski. No, pani redaktor, jeżeli chodzi o mechanizm jednomyślności, to owszem, ja mam takie zdanie. Przepraszam, 25 minut rozmawiałam z panem profesorem wtedy i naprawdę nie wiem, o czym rozmawialiśmy. Pani redaktor, to jest zupełnie coś innego. Ja nie uważam, żeby w Unii Europejskiej czaiły się jakieś zagrożenia dla nas, których nie rozumiemy, nie widzimy i one są nadchodzące dla nas i nie wiadomo, co się stanie, bo tutaj ten zgniły Zachód do nas przyjdzie i nas tutaj, naszą chrześcijańską tożsamość rozwali. Ja tak nie uważam, także proszę mi tutaj nie wmawiać. Pan profesor Krasnodębski też tak nie uważał. Ale tak myśli w innych wypowiedziach tak się wypowiada. Pani redaktor, chodzi o to, że są oczywiście sytuacje, w których
No, upór jednego kraju może zadziałać na szkodę całej Unii Europejskiej. To jest bardzo trudna sytuacja. Bardzo, bardzo to jest trudne do wyważenia. Dlatego zniesienie takiego mechanizmu jednomyślności no, może mieć miejsce w jakichś bardzo wyjątkowych sytuacjach, ale no, trudno mi sobie je wyobrazić, że dojdzie do takiej sytuacji, w której jakiś kraj będzie blokował rozwiązanie dobre dla całej Unii. No widocznie, jeżeli taki jest, takie podejście jest tutaj pana profesora i Prawa i Sprawiedliwości, no to może szykujemy się do jakichś takich wet w tej Unii Europejskiej, które powiedzmy będą dla całej tej Unii bardzo niekorzystne. No ja jestem jednak zwolennikiem zachowania tego mechanizmu, zwolennikiem rozmów, zwolennikiem dyplomacji, zwolennikiem tego, żeby przekonywać do swoich racji. Tak jak to Unia do tej pory robi, ja uważam, że to był dobry pomysł i powinien być dalej stosowany. A czy to pomoże w wojnie z Ukrainą, że zniesiemy jednomyślność? No też to jest trochę za daleko posunięte. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj jest, to jest sprawa wojskowa, to jest NATO. To są zupełnie inne zobowiązania, zupełnie inne rozwiązania. Bardziej chodzi raczej o tą gospodarkę, o ten brak gazu, o to, żebyśmy byli tutaj mogli w jakiś sposób nieblokowani przez jakieś państwo wprowadzać rozwiązania dobre dla całej Unii. Myślę, że to bardziej chodzi o sprawy gospodarcze, a zastawianie się wojną jest, no, myślę, że nie na miejscu. Mm-hmm. I pani minister Małgorzata Golińska, pani minister, jak pani podsumuje no, te dwie sprawy, o których rozmawiamy, czyli jedno to komentarze wokół wypowiedzi pana profesora Krasnodębskiego i sama wypowiedź i no, w kontekście również tych postulatów zniesienia mechanizmu jednomyślności. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest zbiorem państw narodowych i w takim kontekście my również jako formacja postrzegamy udział Polski na arenie międzynarodowej i w tej formule chcielibyśmy, aby Unia wciąż funkcjonowała. To jest też ważne z tego tytułu, że każde państwo, i to się nie da ukryć, ma swoje interesy i o te swoje interesy dba w pierwszej kolejności i tych interesów broni. Broni również swojej suwerenności. I trudno nie obawiać się tej procedury zniesienia prawa do odrębnego zdania i narzucenia jednomyślności, jeśli w dotychczasowej historii niejednokrotnie widzieliśmy, że interesy wielu państw, tych największych w Unii Europejskiej, często były sprzeczne z interesem Polski. I oczywiście są grupy polityczne w naszym kraju, które chciałyby być w jednej wielkiej europejskiej rodzinie i nie ma dla nich znaczenia, większego znaczenia ta suwerenność naszego kraju i obrona polskiej tożsamości, polskiej tradycji, polskiej kultury czy polskiego państwa narodowego jako takiego. I w tym kontekście trudno też się dziwić, że pojawia się tak duży atak na profesora, który jednocześnie dokonuje głębokiej analizy tego, co on obserwuje. Z jednej strony jest politykiem, jest socjologiem, bierze czynny udział w pracach wielu gremiów międzynarodowych i absolutnie ma prawo do takiej obserwacji, ma prawo również może nie alarmować, ale wskazywać, że takich analiz dokonał. A proszę zauważyć, jak wygląda wolność słowa przez naszych oponentów. Za to, co powiedział, jest nie tylko atakowana, zresztą przed chwilą też została jego rodzina. No, demencja starcza, panie pośle, współczuje pan rodzinie. No, mam wrażenie, że poszliśmy skandalicznie za daleko, nie dopuszczając prawa posiadania własnego zdania przez oponentów politycznych. Atak, oskarżanie i myślę, że w konsekwencji prowadzenie do próby zniszczenia pana profesora w oczach opinii publicznej, zdyskredytowanie go jako człowieka, który jest niespełna rozumu. Czy tak bardzo boimy się tej wewnętrznej i zewnętrznej dyskusji, która pewnie przed nami, bo widać, że sytuacja... Pani ministra, tutaj... przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam o to, bo to jest rzeczywiście, ja mam wrażenie, bardzo poważny problem. Nie wiem w ogóle, czy nie kluczowy, że tak naprawdę w Polsce debata na temat Unii Europejskiej, na temat korzyści, bo bez wątpienia ogromnych korzyści, jakie Polska odniosła i odnosi z obecności w Unii Europejskiej, ale też i też tych kosztów, które są, które były
I są. I korzyści, które też inni odnoszą. No, to jest taka, zdawałoby się, racjonalne. No, jak się dyskutuje na temat jakiejś sytuacji, to ocenia się ją wielowymiarowo. No, patrzy się, co się zyskuje, co inni zyskują, co od innych można zostać, co się straci. No, tak się w życiu robi. Okazuje się, że tu jest problem. Na ten temat nie można rozmawiać. Można się zachwycać, ale nie można rozmawiać. Halo, halo. Coś się zawiesiło. Mam nadzieję, że się słyszeliśmy. Słyszymy się teraz. To ja proszę o reżyserkę, o sygnał, czy się słyszymy. Halo, halo. A, to jest problem. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli połączenie z panią minister. Szanowni państwo, jak tylko to połączenie będzie, to oczywiście powrócimy do tego pytania. Szanowni państwo, mamy pół roku wojny już za nami. Trudno nie odnieść wrażenia, że ta wojna jest teraz w takim momencie przełamania. Z jednej strony to te siły, które Ukraina... O, mamy, zdaje się, już połączenie z panią minister. Halo, halo? Mam nadzieję, że mnie słychać przełączenie. Tak, mam nadzieję, że będzie słychać, będzie widać. Pani minister, dobrze, to ja chciałam w tej chwili zacząć rozmowę o Ukrainie, ale chciałabym jeszcze w takim razie do pani minister powrócić. Mam nadzieję, że się już słyszymy, zobaczymy za chwilę. Pani minister, słyszymy się? Halo, halo? Słyszymy się. Dobra, świetnie. Pani minister, w takim razie to takie krótkie pytanie jeszcze do pani. Ja już je mówiłam, teraz powtórzę w skróconej formie. To jest tak, że w każdej życiowej sytuacji rozmawiamy na temat pozytywów i negatywów różnych sytuacji, różnych kosztów, zysków. No, każdy w życiu swoim codziennym dokonuje takich ocen wielokrotnie w ciągu dnia. Ale ja mam wrażenie, że z dyskusją na temat Unii Europejskiej jest problem, że no można chwalić, natomiast nie można dyskutować, bo przecież korzyści są ogromne, no ale koszty też są. I o tych kosztach też należy mówić. Jak pani poseł na to patrzy, pani minister na to patrzy, bo pani wspomniała o tym problemie z debatą na temat Unii Europejskiej. Może usłyszymy panią minister w takim razie. Dokładnie tak. Mam wrażenie, że nasze społeczeństwo ma mieć wyłącznie obraz korzyści, natomiast my nie mamy prawa dyskutować o tym, co nie podoba nam się w funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako zbioru państw, które się umówiły na pewne kwestie, podpisały traktaty i w sytuacji, kiedy chcielibyśmy podejmować dyskusję, wskazując, że na przykład traktaty są łamane albo że jakby są realizowane interesy większych państw, a często może się to odbywać kosztem małych państw, to jesteśmy odsądzani od czci i wiary. Ja wskażę również w kontekście tego ataku, który się rozpoczął na profesora po tej wypowiedzi, którą pani redaktor cytowała ze strony opozycji, że proszę pamiętać też, że dzisiaj wszyscy są tacy po tamtej stronie mocno wobec Rosji negatywnie nastawieni, ale dopiero teraz, kiedy Rosja w lutym zaatakowała Ukrainę. Jeszcze niedawno słyszeliśmy z ust polityków opozycji, że trzeba robić interesy z Rosją taka, jaka ona jest. W zeszłym roku, kiedy premier Kaczyński informował o pewnych zagrożeniach ze strony Rosji, to wychodzili z posiedzenia posłowie opozycji i mówili, że Kaczyński straszył Rosją. I jeszcze w zeszłym roku wszyscy, również na Zachodzie, byli gotowi robić interesy, choć obawiam się, że wielu jest dzisiaj wciąż gotowych na robienie tych interesów, z Rosją. I nasze ostrzeżenia do nich nie przemawiały i ich nie przekonywały. Dzisiaj, kiedy okazało się, że Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej miały rację, być może jest pewnego rodzaju obawa na Zachodzie, że skoro w tej ocenie się nie myliliśmy, to również te informacje płynące z naszej strony o zagrożeniach, które wynikają z nieprzestrzegania traktatów, z niedotrzymywania słowa, to też są zagrożenia, które rozbijają jedność Unii Europejskiej. I warto również wskazać, że pan profesor Krasnodębski jasno wskazał, że dla niego utrata suwerenności nie wiąże się wyłącznie z tym, że ktoś najedzie nasz kraj
czołgami. Więc myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie do wewnętrznej dyskusji, ale niech ona się odbywa w ocenie faktów. Niech się odbywa też na poziomie pewnej kultury i bez obrażenia oponentów tylko dlatego, że dzisiaj mają swoje przemyślenia, swoje zdanie i chcą ostrzec. Szanowni Państwo, pani minister mówiła już teraz o relacjach z Rosją i oceną i o ocenie polityki, która była prowadzona przez całe lata przez różne państwa, również w Polsce, wobec Rosji. Ja bym chciała teraz spojrzeć na te pół roku wojny na Ukrainie, bo one za nami, z takiej dużo szerszej perspektywie. Widać, że następuje pewne przełamanie militarne. Tu już chyba nie ma nikt wątpliwości. Wszyscy ci, którzy jeszcze, nie wiem, 3 tygodnie temu wieszczyli, że już Ukraina upada. Przypominam, że w polskich mediach już takie czołówki były nawet. No to teraz na szczęście zamilkli, bo ta pomoc wojskowa, która napłynęła i napływa cały czas do Ukrainy, jest no na tyle duża, i widać, że te dysproporcje techniczne pomiędzy możliwościami armii natowskich, szczególnie armii amerykańskiej, a armii rosyjskiej są ogromne, na szczęście. I to już też widać. Więc Ukraińcy w tej chwili są w takiej fazie przełamania i być może rzeczywiście za jakiś czas będą zdolni. Tutaj te takie przewidywania mówiły o końcu sierpnia do kontrofensywy, ale już takiej bardzo znaczącej kontrofensywy, choć cały czas się posuwają do przodu. Ale to też patrzymy na tą wojnę przez pryzmat nadchodzącego sezonu jesienno-zimowego, bo na pewno on będzie mocno starał się być wykorzystany przez Federację Rosyjską, tak ekonomicznie, energetycznie, jak i propagandowo. No i też patrzymy na tą dyskusję, która się toczy na temat wpuszczania Rosjan na teren Unii Europejskiej do Polski. My to sprawdzaliśmy, sprawdzał to portal niezależna.pl. Od początku wojny wjechało niespełna 70 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej, choć Polska nie wydaje wiz turystycznych. To są wizy uprawniające do nauki, pracy. No generalnie to jest liczba Rosjan, która wjechała na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Polskie stanowisko jest takie, że my nie chcemy tych wiz. Chcemy, żeby Unia zaprzestała ich wydawanie. Jest weto ze strony Niemiec, ze strony Francji. Jak pan europoseł Bogdan Rzońca patrzy na tą sytuację, ale właśnie tak całościowo, nie tylko militarnie, ale również gospodarczo, pod względem bezpieczeństwa, już takiego wewnętrznego naszego bezpieczeństwa, no i oczywiście tego zagrożenia, które Rosjanie cały czas budują w tej chwili, rozumiem, w ogóle ze zdwojoną mocą w związku z niepowodzeniami militarnymi, czyli zagrożenia skażeniem radiologicznym. No, trzeba powiedzieć, że cywilizowany świat stanął po stronie Ukrainy i to jest jakby duże osiągnięcie. Na pewno to, o czym pani wspomniała, czyli obecność, pomoc amerykańska, pomoc brytyjska, skandynawska, także oczywiście Polska dla Ukrainy, dla Ukraińców, to jest coś, co przebiło się na świecie i ta jedność jest ta jedność dobrze widziana, ale, i właśnie to jest to ale w sytuacji całościowej, o której też pani mówiła, mianowicie widzieliśmy, że praktycznie rząd Niemiec został przymuszony i to na szczęście przez samych Niemców, przez opinię publiczną w Niemczech do tego, żeby zwiększyć jakoś pomoc dla Ukrainy. Obecne notowania kanclerza Scholza są bardzo niskie, bardzo małe, ale opinia niemiecka jest w tej materii odmiennego zdania i wręcz monituje o to, żeby Niemcy... No dobrze, ale panie, przepraszam, europośle, czy pan się nie obawia tego, że to wahadło nastrojów opinii publicznej, tak niemieckiej, jak i francuskiej, włoskiej, holenderskiej, będzie się przechylać na stronę jednak sprzyjającą Rosji w związku z chociażby problemami energetycznymi, które najprawdopodobniej będą. Trzeba to wziąć pod uwagę absolutnie.
idzie zima i trzeba to wziąć pod uwagę, że społeczeństwa też mogą powiedzieć, no, czy będziemy mieć chleb i czy będziemy mieć ciepło w domu i po ile będzie żywność na przykład z uwagi na ten kryzys energetyczny, bo od wczoraj czy od przedwczoraj mamy najwyższe ceny gazu w historii Unii Europejskiej, czyli ta putinflacja będzie się rozwijała. To jest groźne, natomiast oczywiście też trzeba mocno akcentować tą sytuację z wizami, dlatego że tutaj widzimy niespójność Unii Europejskiej i znowu kontakty między Francuzami, Niemcami i te deale, które robi biznes. Nie tylko niespójność w ramach Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że były szef polskiej dyplomacji mówi, że absolutnie powinni być Rosjanie wpuszczani na teren Unii Europejskiej, bo oni się niby w ten sposób edukują. No ja przypomnę, że oni wjeżdżają już gremialnie od wielu, wielu lat i jakoś ta edukacja postępuje, mówiąc delikatnie, z niewielkimi sukcesami. Nie, no to jest pomyłka, to o czym mówił pan minister Sikorski, moim zdaniem to jest absolutny błąd i on ciągnie po prostu swój błąd, no bo on był sojusznikiem prawda, Putina w wielu aspektach, tak jak i cała Platforma Obywatelska. Wobec tego teraz próbują dalej nadciągać tą sytuację w ten sposób, że jednak powinniśmy wpuszczać Rosjan do Europy. Nie, Rosja będzie słabsza wtedy tylko, kiedy Rosjanie przekonają się, że są niepożądanymi osobami i nie mogą być w tej chwili, kiedy giną dzieci ukraińskie, bombardowane są szpitale ukraińskie na riverach włoskich, chorwackich czy gdzieś indziej z wizami europejskimi. Temu trzeba zapobiec i to jest jedna z dróg do tego, żeby doprowadzić do buntu w samej Rosji. Sami Rosjanie, Putin słabny i sami Rosjanie, którzy znają cywilizowany świat, powinni odpowiednio z tego wyciągnąć wnioski. Stąd też, jeśli my będziemy obłaskawiać obywateli rosyjskich, którzy przyjeżdżają na szampana podczas gdy trwa wojna na Ukrainie, to do niczego nie doprowadzi, więc powinniśmy bardzo być konsekwentni, mówię o Unii Europejskiej i dziwię się, że Niemcy i Francuzi w dalszym ciągu prezentują taką miękką pozycję, takie miękkie stanowisko wobec tego dramatu, który rozgrywa się na Ukrainie. I pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Pan poseł ma bardzo jasną ocenę Rosji. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że chyba sam Putin dobrze wyczuwa też, że pewne ograniczenia i pewne ceny, koszty nałożone na pewną część Rosjan, na przykład mieszkańców aglomeracji moskiewskiej, mieszkańców aglomeracji petersburskiej, to dla niego byłoby też jakieś zagrożenie, bo jako żywo stamtąd nie rekrutuje tych żołnierzy, którzy później giną na Ukrainie jako mięso armatnie, tylko właśnie z tych najbiedniejszych części Federacji Rosyjskiej, z tych innych narodowości biednych. Tam tych ludzi mami ściąga czasami na siłę i oszukują i tam wysyłają na Ukrainę, więc sam Putin widzi, że pewne rzeczy z pewnymi grupami Rosjan, zresztą wcale nie takimi nielicznymi, no, nie byłyby dla niego korzystne. Pan poseł Artur Łącki. Tak, ma pani rację. Ja mam jakby twarde stanowisko. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby Rosjanie odczuli to, co robią. Nie bardzo bym powiedział, że ci biedni mieszkańcy i innych regionów Rosji, czyli jacyś tam kałmucy i ten, bo właśnie ci biedni mieszkańcy spowodowali tragedię, czy przyczynili się do tragedii w Buczy, bo to oni tam mordowali i torturowali, także jakoś nie bardzo będę... Nie, ale biedni pod względem, nie że biedni, ale jest problem, bo ich jest jest żal, tylko pod względem finansowym. Że od lat Rosjanie się szykowali do tego scenariusza, który teraz realizują. I to widać. Większość z tej śmietanki towarzyskiej, jak ją tam zwał, tak zwał, ma paszporty cypryjskie, czyli paszporty unijne, więc żadne wizy nie są im potrzebne. Z drugiej strony jesteśmy przedstawicielami kultury zachodniej, kultury chrześcijańskiej. No wie pani, no Bóg też powiedział Lotowi, że jak znajdzie 10 sprawiedliwych, to zostawi Sodomę niezburzoną, a jak nie znalazł tych 10 sprawiedliwych, to tak można powiedzieć, że dał Lotowi jego żonie wizę turystyczną i go wypuścił stamtąd. No też musimy w ten sposób myśleć, bo inaczej w ogóle już nie będziemy mieli żadnych ludzi, którzy mogą nas prowadzić. Ale powiedzmy sobie szczerze, niech to będzie taki przykład. Żona rzecznika Kremla zdaje się, że do żadnej grupy się nie... Tak, no, która powinna dostać jakąkolwiek wizę, nie wiedzieć.
ale też trzeba powiedzieć jasno, że Grecy zdementowali, powiedzieli, że to jest, że to, nie, to na pewno nie jest u nich, a na pewno nie w tym roku, więc nie wiadomo, kiedy to było. No, trzeba zrobić wszystko, jeszcze raz powiem, żeby Ukraina wygrała tą wojnę i trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny i musimy być jednością w Europie, a takie wystąpienia jak profesora Krasnodębskiego niestety tą jedność. Panie pośle, a jakbym zapytała wprost, czy pan byłby za tym, żeby wiz turystycznych Rosjanom nie dawać, czy jednak tutaj ma pan wątpliwość? Ja byłbym za tym, żeby to było robione tak, jak było kiedyś, bo nie wiem jak teraz jest, ale kiedyś w Stanach Zjednoczonych, że wiza turystyczna nie była prawem do wjazdu, tylko promesą do tego wjazdu. I właściwie ostateczną decyzję podejmowali oficerowie na granicy. I też bym tak chciał, żeby wiza była promesą. I wtedy sprawdzamy takiego człowieka, czy to jest człowiek, który wspiera Putina, czy wojnę, czy ten, czy, bo nie chciałbym, żebyśmy, no bo teraz niech pani powie, no jest Nawalny, który siedzi w gułagu. No i trzeba mu dać wizę, żeby... No dobrze, ale wizę, czy nie damy. Panie pośle, ale tutaj nie można dwóch rzeczy mylić. Jest, jest prawo do azylu i tego nikt nie postuluje, żeby zabierać, ja rozumiem, że w tym a wypadku, jest prawo do wizy turystycznej. Nie jest to dobry przykład, Nawalny, bo dla niego można dać prawo do azylu, ale no, musimy wziąć pod uwagę, że w tej Rosji... Czy ktokolwiek inny, kto czuje się w Rosji, prześladowany, to... Znajdziemy myślę, 10 sprawiedliwych, to i prawo do azylu. Należałaby się ta wiza turystyczna. No i tak bym chciał to zostawić. Dobrze, pan senator Wojciech Konieczny. Panie senatorze, dokładnie ta sama sprawa. Ja tu się zgadzam z panem posłem. To jest rzeczywiście takie rozwiązanie, które powinno mieć miejsce. Mówimy o Nawalnym, no ale mówimy o rodzinach ludzi, którzy walczą z Putinem, o znajomych. No ale dobrze, to oni mają prawo do azylu. Czują się zagrożeni, chcą uciec z Rosji. Panie redaktor, jeżeli nie będą mieli wizy, to nie wsiądą do samolotu w Moskwie, nie odlecą do Unii Europejskiej. Nie, to nieprawda. No więc tą wizę turystyczną jako promesę powinni mieć. A kogo wpuszczamy ostatecznie? Nie, ja panu powiem więcej. Do samolotu to w ogóle nie wsiądą, bo on nie wyląduje na terytorium Unii Europejskiej. Więc tak. Mogą dojechać do polskiego... Kazachstanu. Do jakiejś granicy i mogą ją przekazać. No dobrze, w końcu będą musieli wylecieć z miejsca, które nie jest Unią, do Unii. Tak czy owak będą musieli tą wizę posiadać, więc gdzie się muszą uzyskać, żeby do tej Unii przylecieć? Czy to z Moskwy, czy z innego kraju, to już nie ma znaczenia. Ja bym poszedł w tym kierunku. Póki co, no też jest prawo międzynarodowe. No nie ma wojny. Unia Europejska nie wypowiedziała wojny Federacji Rosyjskiej. I nie możemy też wprowadzać wszystkich już takich rozwiązań prawnych, jakby była wojna. No, póki co. A my co, w stanie pokoju jesteśmy? No tak, jesteśmy w stanie pokoju. To, że Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, to prawda. Natomiast my jesteśmy w stanie pokoju. No chyba pani redaktor nie słyszała, żebyśmy wypowiedzieli... Znaczy, jeżeli pan senator jakby mówi o jakimś akcie prawnym, no to rzeczywiście. Natomiast no jakby patrzymy na stan faktyczny. No w stanie pokoju to my z Rosją nie jesteśmy. Przynajmniej takie mam wrażenie. No. Nie, no pani redaktor, no, wojna to jest wojna. No, tutaj jest dosyć zero-jedynkowo. No, albo jest wojna, albo wojny nie ma. No, może być wojna niewypowiedziana. No, tak jak jest między Rosją a Ukrainą, ale... No, póki co nikt nas nie bombarduje, my nie bombardujemy nikogo innego, więc no, nie mówmy, że jesteśmy w stanie wojny. Jesteśmy niewątpliwie w konflikcie i to w bardzo wielu obszarach, czy we wszystkich obszarach już z Rosją, ale nie w stanie wojny. Więc prawo międzynarodowe obowiązuje, ale chciałbym jeszcze na koniec dodać, że po prostu musimy mieć zostawione pewne stopniowanie tych sankcji na Rosję. Ja uważam, że oczywiście one powinny być wprowadzane coraz ostrzejsze. Natomiast no tutaj z tymi wizami turystycznymi popieram pana posła zdanie. I pani minister Małgorzata Golińska. Bardzo proszę, pani minister, ten sam temat. Widać, że polski rząd od samego początku jest jednym, reprezentuje jedno z tych państw, które najbardziej ostro i najbardziej kategorycznie chcą podjąć działania, aby osłabić Rosję, osłabić Putina. To w wielu sytuacjach my apelowaliśmy i wzywaliśmy państwa Zachodu do zaostrzenia działań. To wielokrotnie to my wprost proponowaliśmy rozwiązania.
I również Polska należy do grona tych państw, które tych wiz turystycznych już nie wydają. Oczywiście trudno dzisiaj powiedzieć, że jest to sprawiedliwe, że w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, na Ukrainie giną ludzie, cały cywilizowany świat wspiera Ukrainę w tym, aby ta napaść była dla nich napaścią, która ich nie zniszczy, która ich nie rozczłonkuje im kraje i która w konsekwencji doprowadzi do tego, że wygrają. Trudno jednocześnie mówić, że sprawiedliwym jest wydawanie wiz turystycznych dla obywateli Rosji, których stać na to, żeby wyjechać poza granicę ich kraju i się bawić, bo to jest prawda co do tego, co mówiła pani redaktor, że wnioski o azyl, wnioski dla uchodźców są akceptowane, wydawane i weryfikowane. Również ci obywatele Rosji, którzy mieli wizy pobytu, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, póki nie zostaną zweryfikowani jako wspierający reżim Putina, to przecież też dalej te swoje działalności prowadzą i przebywają w krajach zachodnich. Oczywistym jest, że najuboższa część społeczeństwa, ta, która najczęściej sprzeciwia się, jeśli się sprzeciwia na ulicach Rosji, jest w jakiś sposób przez Rosjan prześladowana, że ich najczęściej nie będzie stać na to, żeby korzystać z wiz turystycznych i wyjechać na zachód. Ci, którzy wyjeżdżają, to są ci, którzy mają potężne majątki, którzy niejednokrotnie sympatyzują z reżimem, bo trudno oceniać to w inny sposób, a w związku z tym no nie możemy też myśleć, że to jest wyłącznie Rosja, że to jest wyłącznie wojna Putina. To jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie i działania nasze powinny prowadzić do tego, aby maksymalnie całą Rosję osłabić tak, aby tą wojnę przegrała po prostu. Bardzo dziękuję. I tutaj musimy postawić kropkę i tak jesteśmy już po czasie. To pani minister Małgorzata Golińska, która reprezentowała rząd w tym programie. Był z nami również pan europoseł Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, również serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I pan senator Wojciech Konieczny z PPS. Też serdeczne pozdrowienia i podziękowania panie senatorze. Bardzo państwu dziękuję, ale gorąco zachęcam, proszę przynajmniej fragment tej niedzieli z nami spędzić, tej debat politycznych, komentarzy i opinii na pewno nie zabraknie. Gorąco zachęcam. Do zobaczenia.